Sponsorem programu jest Orlen. Szermierka to sport indywidualny. Każda z Was walczy sama, ale potem tworzycie drużynę, która osiąga te sukcesy lepsze niż sięgacie po nie indywidualnie. W czym tkwi największa siła naszej drużyny? Ewa, od Ciebie zacznę. Największa siła naszej drużyny tkwi i wydaje mi się, że od dłuższego czasu tkwiła w naszej różnorodności. Jesteśmy bardzo różnymi zawodniczkami, także wydaje mi się, że innym drużynom nie jest łatwo się nastawić na mecz z nami. Jesteśmy też, uważam, bardzo wszechstronne i jeśli chodzi i w natarciu, i w obronie, co też jest no, dla nas dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o strategię. I też uważam, że dużym czynnikiem jest komunikacja, jaka jest między nami, a także jaka jest między nami a trenerem. My jesteśmy bardzo już dojrzałą drużyną i bardzo fajne jest to, że potrafimy czerpać z naszych doświadczeń i na podstawie tego po prostu budować taktykę na dany mecz. I wy uzgadniacie to z trenerem, czy trener coś narzuca? Trener przedstawia swoją wizję, my ją analizujemy, dyskutujemy wspólnie. Cztery między sobą i potem jedna zdarza się, do trenera że... i mówi nie. Zdarza się, że w cztery między sobą i później wracamy do trenera, a zdarza się, że po prostu dyskutujemy wspólnie w piątkę i ustalamy po prostu, co tak naprawdę jest najlepsze. No natomiast trener ma zdanie ostateczne, bo to on idzie do komisji na zawodach i zgłasza ostateczny skład drużyny i kolejność. Martyna, ty kończysz najczęściej, ty kończyłaś ten mecz o złoty medal Mistrzostw Świata. Dlaczego akurat ty i czy to lubisz? No to też często pojawia się to pytanie i tu myślę, że trener mógłby na nie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o mnie, w Antalii, jak zdobyłam brązowy medal, po tym turnieju na Mistrzostwach Kolejnych Świata trener stwierdził, że po prostu będziemy kończyć ze mną i że sprawdzimy mnie. No, była to dla mnie na pewno trudna wiadomość, bo jednak ta osoba, która kończy mecz, ma bardzo dużo stresu związanego z kończeniem meczu. I wiadomo, każda walka się liczy i wszyscy mają równy wkład do turnieju. Jednak to od tej ostatniej osoby zależy, czy mecz wygramy, czy przegramy. I szczerze mówiąc, wcześniej w życiu bym nie pomyślała, że do tego się nadaję i że jestem w stanie to wytrzymać, ten stres i w tak dużym stresie też walczyć na tak dobrym poziomie. Po tym sezonie myślę, że daję radę i że po Mistrzostwach Świata mogę też tak spokojnie to powiedzieć, że wytrzymuję tą presję. I że na gdzieś ostatnią walkę wchodziłaś, jak była jaka strata punktowa? Minus dwa. Przegrywałyśmy mecz minus dwa. I wtedy właśnie, tak jak Ewa powiedziała o tej koncentracji, która nam towarzyszy, miałam właśnie taką walkę, że była w finale. Oglądało nas bardzo dużo ludzi i była tak naprawdę cała sala kibiców. Wszyscy oczywiście kibicowali Włoszkom, to było w Mediolanie. I tak naprawdę wchodząc na ostatnią walkę, ja czułam taką pewność, totalne wyciszenie. Ja nie wiedziałam, co się dzieje wokół, ja widziałam tylko przeciwniczkę. I tak naprawdę nie popełniłam w tej walce żadnego błędu. Dzięki temu udało się wygrać tę walkę. To na plus ile? 5 chyba? Plus 5, tak. 9 chyba 3 wygrałam tą walkę. Potem już, wiadomo, w ostatnich sekundach ta zawodniczka też musiała na mnie biec, więc to też ciężko powiedzieć, żeby to była jakaś taka wyrównana super walka, ale przez większość walki my walczyłyśmy i walka była wyrównana. Dlatego no, bardzo dobrze to wspominam i wtedy dopiero poczułam, kurczę, że naprawdę dam radę i jestem w stanie walczyć. Ale jakby ktoś mnie przed dwoma laty zapytał, to niekoniecznie wskazywałabym raczej wszystkie inne koleżanki niż siebie, kończąc. I to Ewa jest świadkiem, że zawsze mówiłam, nie chcę kończyć. I czy ktoś może skończyć, bo nie chcę kończyć. Sponsorem programu był Orlen.